Panie trenerze, pytanie następujące jest... Jakich błędów powinno się unikać, żeby nie nabawić się jakiejś kontuzji i nie przeciążać stawu? Wiem, że niby bez trenera powinno się biegać tak, jak się czuje, nie starać się na siłę poprawiać sposób biegnięcia, ale może są jakieś błędy, które zazwyczaj robią początkujący biegając? Znaczy po pierwsze, nie ma idealnej techniki biegu. Coś takiego nie funkcjonuje, ale wiemy, czym idealna technika biegania nie jest. Więc bardzo dużo ludzi, zaczynając od góry, robi taki błąd, że patrzy się w dół. Jak patrzysz w dół, ograniczasz sobie dostęp do powietrza, zamykasz światło tchawicy, więc nie dostarczasz sobie paliwa, którym jest tlen. Po drugie, obciążasz bardzo mięśnie szyi. Po trzecie, pochylając się do przodu, pochylasz całą sylwetkę do przodu, przez co masz większe obciążenie na kolana, biodra i ostatecznie na stopy. Po czwarte, możesz paść pod samochód. To też. No i może ci na przykład minąć jakaś ładna łania i nie zwrócić na nie uwagi. Dlatego patrzymy przed siebie 100 metrów przed horyzont, podrójek miękko, nie do boku, po środku i tyle. Biorąc pod uwagę dalej, schodząc w dół, barki. Staramy się być z wyprostowaną klatką piersiową. Nie zginamy się w pół, nie garbimy się, tylko jesteśmy po prostu wyprostowani, ale nie tak jakbyśmy mieli kija w dupie, tylko po prostu jesteśmy wyprostowani. Z tyłu łopatki są złączone i biegniemy sobie bardzo swobodnie do przodu. Dalej, ręce. Bardzo powszechnym błędem jest to, że ruszamy rękoma do boku w ten sposób, albo za wysoko, albo prawie w ogóle nimi nie ruszamy i w ten sposób biegniemy. Dlatego jak prawidłowo pracować rękoma? Przede wszystkim biegniemy do przodu, więc trajektoria pracy rąk również powinna być do przodu. Także biegniemy rękoma, pracując nimi do przodu, a nie do boku, unikamy ruchów bocznych. I najważniejsze, nasz tułów, czyli nasz kadłubek, jest nieruchomy w trakcie biegania. Poruszają się tylko nogi do przodu i tylko ręce do przodu. Czyli nie ruszamy barkami do boku, bo wtedy nasza energia uchodzi do boku, przez co tracimy energię i nasz bieg jest zwyczajnie nieefektywny. Więc pamiętajcie, ruszamy rękoma do przodu i żeby sobie to jeszcze lepiej uzmysłowić, wyobraźcie sobie, że mamy dwie płaszczyzny w naszym ciele. Pierwsza na wysokości barku, wyobraźcie sobie ogromny stół przed Wami i druga ściana przepławiająca Wasze ciało. I teraz Wasze ręce nie mogą wychodzić ani poza ścianę, która przepławia nasze ciało, ani powyżej stołu, który jest na wysokości naszych barków. Poza tym, pracując rękoma, bardziej staramy się pracować nimi do tyłu, czyli tak, jakby nasz łokieć miał wyjść poza tułów, jakbyśmy chcieli komuś dać z łokcia. Dlaczego? Bo wtedy ręce napędzają, zobaczcie, mój staw skokowy. Czyli pracując dobrze rękoma, ręce pomagają mi oderwać ciało do góry. Więc im lepiej pracujesz rękoma, tym zdecydowanie będziesz biec lepiej, efektywnie, ekonomicznie. Dalej, biodra. Nie załamujemy bioder, staramy się trzymać biodra równo, nie pochylamy się do tyłu, nie pochylamy się do boku, biegniemy wyprostowani. Kolejna kwestia, kolana i stopy. Generalnie zasada jest taka, że powinniśmy stopy ustawiać pod środkiem ciężkości, czyli w tym przypadku pod biodrem, czyli nie wysuwamy stopy przed biodro, ani mocno za biodro, tylko idealnie stopa ląduje pod biodrem, dlatego że jest to najbardziej efektywne z punktu widzenia energii i anatomii ruchu. Kolejna kwestia, stopy. Tutaj już jest sprawa bardzo kontrowersyjna. Na pewno, jeżeli zaczynacie biegać i macie na przykład nadwagę, to nie polecam biegania ze śródstopia i wtedy miękko lądujemy napięcie, przenosimy ciężar ciała, przetaczamy ciężar ciała przez całą stopę, wybijamy się z palców i w ten sposób pracujemy stopą. Natomiast, jeżeli jesteście lekcy, macie dobrą sprawność swojego ciała, macie bardzo silne mięśnie i stawy, powięzi, ścięgna, to wtedy polecam biegać ze śródstopia, z przedniej części stopy, dlatego że jest to najszybsza forma biegania i jednocześnie z punktu widzenia absorpcji wstrząsów nasza stopa i nasz łuk, nasze sklepienie no pełni rolę taką naturalnej, takiej naturalnej amortyzacji. To, co jest jeszcze bardzo ważne, nie odwodzimy stóp do boku, nie biegniemy jak kaczki, nie biegniemy też w ten sposób, nie kolana nie łączą się do siebie, tylko po prostu staramy się biec w linii z biodrami. Stopy są równolegle względem siebie i możecie sobie wyobrazić, że macie na sobie narty. I jeżeli tylko delikatnie skręcimy nartą, no to się wywalamy, czyli biegniemy źle. Starajcie się biec tak, żeby stopy były ustawione równolegle, bo wtedy nasze ciało jest najbardziej stabilne i jest w stanie najlepiej amortyzować wstrząsy wynikające z biegania. Powodzenia!